mniej więcej to zacząć się modlić. Panie, o czym ja mam mówić następne słowo? I jedna rzecz mi bardzo przychodziła na myśl. I wokół jednej dziedziny, jedna kwestia, ciągle mi się pojawiały myśli, jakieś refleksje. Jak się zastanawiałem, modliłem, jak jechałem do pracy, wracałem, to ciągle jedna rzecz, ale stwierdziłem, nie, to taki temat trochę trudny, trochę kontrowersyjny. No wiem, że ludzie różnie do tego podchodzą, no nie chciałbym go poruszać. I modliłem się, Panie Boże, daj mi jakiś inny temat, no o tym nie chciałbym mówić. Proszę, daj mi coś innego. I trwało to jakiś czas, jakieś 2 tygodnie, tak próbowałem. Panie Boże, coś innego więc podsuń, coś, z czym mógłbym się podzielić, czego Kościół potrzebuje, co jest na teraz, co miałbym mówić. I nic innego mi nie przychodziło, nic. I ciągle ta jedna rzecz, która mi od samego początku się pojawiała, a ponieważ czas mijał, stwierdziłem, okej, to widocznie chyba mam mówić na ten temat. I przygotowałem słowo, napisałem je w sumie kilka dni temu już. I dzisiaj rano, jak włączyłem się na Zoomie, zacząłem przysłuchiwać się rozmowie, która się toczyła. Maciek mówił, nie wiem, jak to się zaczęło, bo nie było mnie od samego początku, bo sobie tak przygotowywałem jeszcze. Łukasz coś mówił, później Ola się dołączyła, później Klaudia. To jak słuchałem tej rozmowy, to nie bardzo, to nie mogłem uwierzyć, o czym rozmawiacie, bo pokażę wam temat mojego kazania. Jak to jest z tym uzdrowieniem? To jest temat, który... Jedyna rzecz, którą Bóg mi mówił przez ostatni miesiąc od ostatniego kazania i o tym chciałbym dzisiaj mówić. I zastanawiam się, czy w ogóle mówić, bo w zasadzie już żeście chyba wszystko powiedzieli. I ty, Łukasz, i Maciek. Na Bogu. I Ola mówiła, i Klaudia. I po prostu wyście cytowali fragmenty, które ja mam tu zacytowane, przykłady jakieś, historie z Biblii, które ja mam ponotowane, więc ja nie wiem, czy to jest sens dalej mówić. Pan jest wielki. No ale skoro już przygotowałem, mam tutaj przed sobą, jak widzicie, moje notatki, więc przeczytam to, co mi Bóg położył na serce, czego jakby mnie w tej dziedzinie uczuć, co mi pokazuje. I to nie tylko przez ostatni miesiąc, ale przez wiele lat, nie wiem, doświadczania Boga i też dotykania tej dziedziny uzdrowienia. Okej. Okay. Więc zacznę od kilku takich podstawowych prawd, jakichś, które myślę, że potrzebujemy jako fundament mieć do dalszej jakiejś rozmowy na ten temat. To pierwsza rzecz, to Bóg chce dla nas dobrze i On pragnie, aby się nam dobrze wiodło, abyśmy się dobrze mieli. Mam nadzieję, że się z tym zgodzimy. I z Księgi Jeremiasza 29:11 mówi, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myślę o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bożą wolą dla nas są dobre rzeczy. Jest dobra przyszłość. Jest nadzieja. On ma dobre plany dla nas i to jest Jego wolą. I tego się musimy trzymać w każdej chwili naszego życia. Szczególnie, kiedy rzeczy nie dzieją się po naszej myśli, to warto się tego uchwycić, że Bóg ma dobre plany, dobre myśli i chce dla nas pokoju. Kolejny taki fundament, który warto taki tutaj położyć na sam początek, to że Bóg jest naszym lekarzem i On chce nas uzdrawiać. W 2 Mojżeszowej 15:26 jest taki fragment. Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. To jest z Biblii Warszawskiej. Bardzo lubię to tłumaczenie z Biblii warszawsko-praskiej, które brzmi to ostatnie zdanie, bo ja jestem Jahwe, który przy zdrowie przywraca. Albo Biblia Uspółcześniona, Biblia Gdańska, gdyż ja jestem Pan, który cię uzdrawia.
To mnie jakoś tak szczególnie, nie wiem, dlaczego jakoś przemawia ten zwrot w Biblii warszawsko-praskiej, bo ja jestem Jahwe, który zdrowie przywraca. Było zdrowie, nie ma zdrowia, Bóg jest tym, który jest w stanie je przywrócić. No i teraz na jakie sposoby, w jaki sposób? Więc mam nadzieję, że trochę, że później do tego dojdziemy. Kolejna taka ważna rzecz, którą warto na początku powiedzieć, to, że Bóg chce, żebyśmy modlili się o chorych i o uzdrowienie. I przed chwilą to robiliśmy. Modląc się Łukasza, Janusza, mojego taty się modliłem, bo to jest Bożą wolą. W Ewangelii Marka Jezus polecił, są takie słowa zapisane, Marka 16:18, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. W Jakuba, to też Łukasz się cytował, choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Pan go podźwignie. Więc mamy kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrowieni. Jezus to nam polecił robić. Jakub pisze, jak ktoś choruje, przywoła starszych, niech namaszczą, bo modlą się, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Pan go podźwignie. Co to zalecenia, które Bóg dał nam? I mamy to stosować i myślę, że mogliśmy widzieć w naszym życiu, czy doświadczać, jak to działa, że to jest prawdziwe słowo, które działa. Ale tutaj chciałbym się teraz zatrzymać i takie pytanie rzucić, troszkę prowokacyjne. Dlaczego nie za każdym razem to działa? Dlaczego nie zawsze, jak modlimy się o zdrowie, kogoś, o uzdrowienie, to widzimy odpowiedź na tą modlitwę? No i w możliwych odpowiedzi jest, myślę, że bardzo dużo. Ja spróbuję kilka przetoczyć. Jedna z rzeczy, która mi przyszła na myśl, to jest brak wiary. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale jest taki fragment, który mówi, że Jezus poszedł do jakiegoś miejsca i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary, cytuję. Że niewiele Bóg, sam Jezus był w stanie tam uczynić, niewiele cudów doświadczyli, uzdrowień z powodu ich niewiary. To jest ciekawe. Więc to jest jedna z rzeczy. Inna to grzech. W Jakuba 5:16 jest bardzo ciekawy fragment, który mówi: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się nie za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. No i w zasadzie to zdanie, nie rozkładałem go jakoś leksykalnie, nie znam greki, żeby stwierdzić, które elementy zdania, części zdania jakby są łączone z innymi. Więc będąc jakby laikiem tej kwestii, patrząc na to zdanie, tak jak my je czytamy po polsku, można by pomyśleć, że to są dwie różne rzeczy tam wymienione. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim. To jest jedna rzecz. A druga, módlcie się nie za drugich, abyście byli uzdrowieni. Tak jakby są dwa polecenia. A może to jest jedno polecenie, które ma coś ze sobą wspólnego. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się, byście byli uzdrowieni. Tak jakby chowanie grzechu, trzymanie grzechu gdzieś tam, nie odwracanie się od niego, może być tym, co powstrzymuje uzdrowienie. Wyznawajcie grzechy, abyście byli uzdrowieni. Tak skracając to zdanie. Nie, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Myślę, że to może być jakoś przeszkodą, żeby widzieć odpowiedź na modlitwę, na uzdrowienie, o które się modlimy. Kolejna rzecz, która może powstrzymywać uzdrowienie, to nieprzebaczenie. W Ewangelii Mateusza 6:14 tam
przeczytam, jest napisane, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. W sumie nie ma tutaj bezpośrednio mowy o uzdrowieniu, ale z kontekstu całej Biblii jasno widać, że jeśli chowamy nieprzebaczenie w swoim sercu, to tym samym odcinamy się od Bożego błogosławieństwa. A uzdrowienie z pewnością jest Bożym błogosławieństwem dla nas. Miałem okazję słyszeć wiele relacji ludzi, których Bóg używał w uzdrowieniu, którzy modlą się ludzi i często widzą, jak ludzie są uzdrawiani. I oni często powtarzali, że czasem jak uzdrowienie się nie manifestowało, to Bóg im objawiał, że nieprzebaczenie jest w życiu tego człowieka, który to uzdrowienie jakby powstrzymuje. I kiedy w wyniku tego objawienia to słowo zostało powiedziane, że ja odczuwam, że jest jakieś nieprzebaczenie, Bóg mi, nie wiem, czasem Bóg coś pokazywał, nawet szczegóły, jakąś osobę konkretną. I w momencie, kiedy osoba, która prosiła o uzdrowienie, jakby uzmysłowiła sobie, że to może być przeszkodą i wybaczała osobie, przeciwko której coś nosiła, to czasem uzdrowienie następowało natychmiast, nawet bez modlitwy o nie. W momencie wyznania, że ja wybaczam, zamanifestowało się uzdrowienie. I słyszałem takich historii kilkakrotnie, gdzie właśnie coś takiego było przeszkodą do tego, aby to uzdrowienie się zamanifestowało. Kolejna rzecz. Poza modlitwą o uzdrowienie czasem może być potrzebne coś jeszcze. No i tutaj jest ciekawy fragment z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział. I tam jest napisane, od 15 czytam. I rzekł, Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Ciekawe, uczniowie, którzy żyli, mieszkali, chodzili z Jezusem, widzieli, jak on uzdrawia. I często też Bóg przez nich uzdrawiał, ale napisane w tym przypadku nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mnie go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przenieść się tam, a przeniesie się. Nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Więc tutaj Jezus coś dodał, że aha, widzieliście wielokrotnie, jak się modliliście i Bóg uzdrawiał, ale są sytuacje, że potrzebne do modlitwy jest coś jeszcze. I tutaj Jezus dodał post. Więc to myślę taka cenna wskazówka dla nas. I tutaj małą dygresję potrzebuję zrobić. Nasz Bóg jest Bogiem porządku. On stworzył ten świat i nas w oparciu o prawa, które sam ustanowił. I wszystko, co w naszym życiu się dzieje, funkcjonuje w oparciu o te prawa. Jak prawo grawitacji, albo prawo przyczyny i skutku i wiele, wiele, wiele innych. To są prawa naturalne. I Bóg jako stwórca czasami może zrobić wyjątek od danego prawa. W końcu sam je ustanowił. I na przykład jest historia w Biblii, już nie pamiętam już gdzie, kiedy ktoś tam modlił się do Boga i prosił o znak, a Bóg mówi, okej, dobra, dam ci znak. Co chcesz, żeby cień na zegarze, jakiś tam cień się przesunął 10 stopni w tą stronę czy w tą? On mówi, no w tą to byłoby łatwo, bo to jest naturalne. Słońce będzie szło, on się sam przesunie. Niech się cofnie cień. A Bóg mówi, nie ma sprawy. Dla mnie żaden problem. I Bóg sprawił, że cień się cofnął. Więc Bóg musiał w pewnym momencie zrobić wyjątek od swojego naturalnego prawa, które sam stworzył, że słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. I na małą chwilę postanowił, okej, będzie odwrotnie. Słońce wraca na wschód.
i cień się cofnął. I Bóg jest w stanie to zrobić. Jest inna historia w Biblii, kiedy Izraelici walczyli z jakąś armią i przeważali i tam tłukli ich ostro, ale widzieli, że zbliża się koniec dnia, no i w nocy tam ci może się będą w stanie uciec, jakoś tam ta bitwa nie będzie dokończona, więc ktoś tam się modlił i prosił do Boga, nie wiem, czy to nie Jozue, żeby Bóg powstrzymał słońce. Modlili się do Boga i Bóg słońce zatrzymał. Dosłownie jakby czas stanął i słońce stało w miejscu, dopóki nie dobili wszystkich do końca. Bitwa się zakończyła i wtedy słońce dalej ruszyło. Bóg zrobił wyjątek od swego prawa, które sam stworzył. Ale także w Biblii są takie przypadki, ale wyjątek pozostaje wyjątkiem, a prawo pozostaje prawem. I niedobrze jest, jeśli z wyjątku próbowalibyśmy zrobić prawo. Mam nadzieję, że podążacie. Ja na przykład, jeśli skoczyłbym z 5. piętra na beton, no to zadziało prawo grawitacji i zrobię sobie krzywdę. Gdybym do wody skakał, no to może nie byłoby tak źle. Ale jakbym skoczył na chodnik, no to źle by się dla mnie skończyło. Chociaż Bóg mógłby zrobić tutaj wyjątek, i mógłby zastosować werset, który mówi aniołom swoim poleci, aby cię strzegli, abyś nie uraził nogi swojej o kamień. Tak jak diabeł kusił Jezusa. Rzuć się z rogu świątyni, nic się nie stanie, przecież jest werset, który mówi to i to. Czy Bóg mógłby to zrobić? Uchronić mnie przed urazem, jakbym skakał z 5. piętra? No mógłby zrobić. Oczywiście, on wszystko może. Ale czy on tak robi, czy by to zrobił, gdybym ja skoczył, to już zupełnie inna kwestia. Skok z 5. piętra, oczekując, że Bóg mnie ochroni, byłby naginaniem prawa, można powiedzieć. I nie powinniśmy się zdziwić, jeśli coś takiego próbujemy robić, jeśli spotykają nas konsekwencje i to bolesne. Trochę inny przykład, może bardziej na bliski, bo myślę, że mam nadzieję, że nikt z nas nie próbował, czy nie będzie próbował z 5. piętra skakać, ale kwestia, powiedzmy, finansowa. Mamy trudności finansowe, mamy potrzebę. Więc moglibyśmy się modlić, żeby nam cudownie kasa spadła z nieba, żeby w sposób nadprzyrodzony pojawiły się pieniądze na naszym koncie. Czy Bóg mógłby to zrobić? Oczywiście, że tak. On mógłby to zrobić. Dla niego nie ma nic niemożliwego. I słyszałem świadectwa ludzi, gdzie coś takiego się wydarzyło. W nadprzyrodzony sposób gdzieś pojawiały się pieniądze dokładnie w momencie, kiedy tego potrzebowali. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego i nigdy się nie dowiedzieli. I niektórzy ludzie, którzy tego doświadczyli, nawet byli u nas w kościele i to kilkakrotnie niektórzy usługiwali. Miałem okazję słyszeć od nich te świadectwa. Sam doświadczyłem kiedyś, lata temu. Byliśmy w ogromnej potrzebie i było to pilna sprawa. Potrzebowaliśmy bardzo pilnie dużą kwotę, która była dla nas nieosiągalna i w sposób nadprzyrodzony, można powiedzieć z nieba, pojawiła się dokładnie co do złotówki kwota, jakiej potrzebowaliśmy. Ja już to kiedyś mówiłem, świadectwo nie chcę się powtarzać. I Bóg to uczynił. Ale czy zawsze tak czyni? Czy to jest reguła, czy wyjątek? No raczej jest to wyjątek. Ja do tej kategorii to zaliczam. Bo myślę, że zdrową regułą jest to, że jeśli mamy potrzeby finansowe, to się modlimy do Boga. Wołamy do Niego, a wtedy Bóg co czyni? Czyni cud i jest jakiś magiczny przelew na konto, czy może raczej daje nam lepszą pracę, albo możliwość awansu, albo jakąś dobrą fuchę, jakiś dobry dyżur, nie wiem, jakiś zwrot podatku niespodziewany. Dzieje się to zazwyczaj bardziej naturalnie, zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem, że żeby coś mieć, to trzeba najpierw na to zapracować. I to jest właściwe, naturalne. Albo jeśli bolą nas zęby, to czy modlimy się, żeby w sposób nadprzyrodzony pojawiły się plomby w naszych zębach?
albo żeby, nie wiem, pojawiły się zęby w miejscach, które już ich nie ma, czy raczej umawiałam się na wizytę do dentysty. Bóg mógł uczynić cud i słyszałem, że tak robi, słyszałem, czytałem o takich cudach, jeśli chodzi o zęba, które się pojawiały, o plomba, które się pojawiały, no ale zazwyczaj Bóg inaczej się porusza i w przypadku takiej potrzeby zazwyczaj Bóg oczekuje, że umówimy się do dentysty. A przede wszystkim myślę, że Bóg oczekuje, że będziemy codziennie dbali o nasze zęby. I nie tylko. To jest kolejna rzecz, gdzie prawo przyczyny i skutku się sprawdza. Wielką głupotą byłoby gromienie próchnicy. Mądrą rzeczą jest dbanie codziennie o zęby. I to jest nasza odpowiedzialność. Ja na przykład po moim wypadku na nartach, kiedy uszkodziłem kolano, pozrywałem prawie wszystkie więzadła, chrząstki, łąkotki. Oczywiście modliłem się gorąco o uzdrowienie, żeby to wszystko nagle zniknęło, żeby Bóg dał mi nowe kolano, nowe więzadła, żeby wszystko było mocne i silne jak wcześniej. I modliłem się o to wiele razy. Jak tak próbowałem sobie policzyć, to tak myślę, że nie przesadziłbym, jakbym powiedział, że z 1000 razy się modliłem. Bo minęło od tamtego dnia mniej więcej jakieś na około 800 dni. Modliłem się prawie codziennie, bo za każdym razem, jak jadę do pracy rowerem, to czuję to kolano, się modlę, uzdrowienie. Często, a że jeżdżę dwa razy, więc często się modlę dwa razy dziennie o to. Więc spokojnie ponad 1000 razy się modliłem. Ale cud się nie wydarzył. Ale Bóg mi pobłogosławił tym, że mogłem mieć operację, że mogłem mieć dobrego ortopedę, który się tym kolanem zajął, czy fizjoterapeutę. I zamiast cudu i nowego kolana musiałem ciężko pracować. Modliłem się o cud, ale się nie wydarzył. I nie zniechęcając się tym, robiłem wszystko, co jest w mojej mocy, żeby to kolano wróciło do sprawności pełnej. Więc kupiłem karnet na siłownię, chodziłem regularnie, ćwiczyłem w domu. W pracy już się wszyscy przyzwyczaili, że jak jest chwila, nie ma pacjentów gdzieś, czekamy to za skanerem, żeby tak mi na oczach wszystkich schowam się i patrzą, a Marek tam przysiadę robi, albo lunge, albo coś innego. Albo ludzie, jak czekają na, nie wiem, następnego pacjenta, siadają na krześle, a ja często siadam na niewidzialnym krześle. Opieram się o ścianę, kolana i biodra w 90 stopni i tak sobie czekam. Wzmacniam mięśnie. Także wszyscy już mnie jakby znają. Ale dzięki temu kolano wraca do, nie wiem, sprawności, uzyskuje swoją sprawność. Cud się nie wydarzył, ale jestem wdzięczny Bogu, że ja mogę tego kolana używać. Że mogę pojechać w góry, mogę, nie wiem, nawet na nartach jeździć. I tutaj właśnie ten zwrot. Jahwe, który zdrowie przywraca. Ja bym chciał, żeby przywrócił w sposób ponadnaturalny, nadprzyrodzony, tak w jednej chwili i że miał nowy staw. No ale tak się nie dzieje, więc ja jakby nie czekam z założonymi rękami, tylko robię swoje, ćwiczę, żeby mieć sprawne kolano. I Bóg dotrzymuje swojej jakby obietnicy, że On jest tym, który przywraca zdrowie, bo przywraca mi sprawność w tym kolanie i jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Czasem sobie myślę, że to kolano, które czuję codziennie, a to była dla mnie ogromna lekcja, to wszystko, co się wydarzyło z tym wypadkiem, i Bóg mi wiele rzeczy nauczył, wiele rzeczy zmienił we mnie, w moim sercu, jeśli chodzi o różne rzeczy przez ten wypadek. I jest to dla mnie ogromna jakaś taka lekcja i przestroga i coś, co potrzebuję ciągle mieć świeżo w pamięci. I tak czasem się zastanawiałem, gdy Bóg to uzdrowił już 2 lata temu, to nie wiem, czy bym dobrze pamiętał tą lekcję, którą jakby Bóg dla mnie miał z tej sytuacji. A tak mam ciągłe, nieustające przypomnienie.
No i przyznam, że osobiście sam dla siebie trochę traktuję jak ciernie. Klaudia wcześniej o tym wspomniała, bo jest to dla mnie nieustające przypomnienie pewnych rzeczy i mojej odpowiedzialności za moje czyny, aby nie dopuścić ponownie do takiej sytuacji w moim życiu, bo kilkakrotnie mi się coś takiego przytrafiło i mam wrażenie, że potrzebuję czegoś, co mi przypomina nieustannie. A taka sytuacja jest czymś, jest takim nieustającym przypomnieniem dla mnie. Wiele lat temu przeczytałem takie zdanie, które bardzo jakoś do mnie dotarło i noszę to w sercu. To zdanie brzmi: Bogu bardziej zależy na kształtowaniu naszego charakteru niż na naszej wygodzie. Dla mnie byłoby o wiele, wiele wygodniej, gdyby cud nastąpił w jednej chwili i miałbym nowe kolano. Ale to, co Bóg kształtuje we mnie w całym tym długim procesie, czasem bolesnym, to jest to coś bardzo cennego. I nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Bogu bardziej zależy na tym, co On we mnie osiąga, wypracowuje poprzez to doświadczenie, niż to, co by jakby zyskał, gdyby dał mi w jednej chwili nowe kolano. A z pewnością mógłby to zrobić. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I właśnie ta historia z Pawłem mi się tutaj nasuwa, który też miał coś, co go uwierało, co mu przeszkadzało w życiu. Modlił się do Boga kilkakrotnie, a Bóg mówi: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy objawia się w słabości. I czasem Bóg coś takiego może wykorzystać dla swoich celów, lepszych celów niż to, co my widzimy. Tutaj w Southampton kiedyś mieszkał pewien człowiek, Graham Cook, przyjeżdżał do Polski na konferencję, miał okazję słuchać wielu jego wykładów, kaset, nagrań i kiedyś Bóg wysłał go do Stanów na jakąś konferencję i usługiwał przez tydzień na tej konferencji, ale jak tam wylądował, to na lotnisku był głodny, coś tam zjadł i czymś się zatruł. I złapał coś, co osoby pracujące w szpitalu wiedzą, DNV, czyli takie ostre zatrucie na dwa końce, można powiedzieć. I przez cały weekend po prostu cierpiał. Ale żeby główny mózg na konferencji nie chciał odwoływać, więc usługiwał. Usługiwał, Bóg poruszał się z mocą, mało tego, wielokrotnie Bóg uzdrawiał. Z jego ręce Bóg uzdrowił wielu ludzi na tej konferencji. Czasem to były spektakularne cuda, kilkadziesiąt osób było uzdrowionych przez cały weekend, a on przez cały weekend na dwa końce cierpiał. Co kilka minut musiał przerwać i biec, żeby zdążyć. Wracał, usługiwał dalej. Bóg przez niego uzdrowił jedną, drugą, trzecią osobę. Musiał przerwać i biec. I kiedy po dłuższym czasie już po prostu już był wykończony, już ledwo stał na nogach. Mój Boże, błagam Cię, nie mógłbyś mnie uzdrowić. Tyle ludzi uzdrowiłeś dzisiaj przez moje ręce. Czemu mnie nie uzdrowisz? Usłyszał dokładnie to samo, co Paweł usłyszał. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, bo pełnia mojej mocy w słabości się objawia. I naprawdę on błagał Boga o uzdrowienie, ale go nie zobaczył. Swoje musiał do końca odchorować, ale w tym samym czasie Bóg przez niego w ponadnaturalny sposób się posługiwał i uzdrawiał ludzi. To jest ciekawe. Ale on to odebrał jako lekcję chodzenia w słabości i pozwalania, żeby to jedynie Boża moc działała, bo ludzkiej mocy tam już nie było. On już po prostu był u kresu siły. Czasem przyczyny, dlaczego jakieś uzdrowienie się nie wydarza, są po prostu nieznane. Już wracam do powodów, przyczyn, dlaczego nie zawsze widzimy odpowiedź na uzdrowienie, o modlitwę o uzdrowienie. I na przykład jest wiele przykładów w Biblii. W 2 Tymoteusza 4,20 Paweł pisze: chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Paweł, który z pewnością znał Boże Słowo, jest autorem większości Nowego Testamentu, wiele zaleceń podawał, był człowiekiem wiary, zaleceń co do modlitwy, uzdrowienie. Nie wiem dlaczego, i nie wiem,
czy się dowiemy, Trofima nie uzdrowił i chorego Trofima zostawił w Milecie. Kropka. Nie ma więcej komentarza. Po prostu nie wiemy. Paweł, jak wiemy, miał swojego syna duchowego, którym się opiekował, jego duchowym ojcem, nie był Tymoteusz. I wiemy z listu, które Paweł pisał do Tymoteusza, że Tymoteusz miał jakieś problemy zdrowotne, problemy żołądkowe i pisał do niego: Paweł, samej wody już nie pij, nie używaj, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Dlaczego Paweł nie mógł uzdrowić swojego syna duchowego? Nie wiem. Faktem jest, że miał jakieś dolegliwości, które nie zostały uzdrowione. Paweł też wspomina Łukasza w liście do Kolosan. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany. Skoro Łukasz był lekarzem, to znaczy, że on leczył ludzi. Więc leczenie ludzi i uzdrawianie ludzi wcale niekoniecznie musi się ze sobą wykluczać. Z pewnością Bóg wielu ludzi uzdrowił przez ręce Pawła, wskrzesił młodzieńca, który wypadł przez okno. Ale jeden z bliskich współpracowników Pawła był lekarz, który po prostu ludzi leczył. To robi lekarz. Przeczytałem kiedyś książkę, która bardzo zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Pete Gregg jest autorem, nazywa się Got and Mute. Na polskie została przetłumaczona jako Gdy Bóg milczy. I to jest ciekawe, że zaczyna się w szpitalu, w którym ja pracuję, w Southampton. I człowiek, który jest założycielem ruchu modlitewnego 24/7 w Wielkiej Brytanii. Od wielu, wielu lat już to funkcjonuje. To jest człowiek, który to założył, zapoczątkował, jest pastorem. I Bóg niesamowicie go używa od wielu lat. I książka się zaczyna tym, jak on w szpitalu spaceruje na samym dole, na parterze i zadaje Bogu pytanie, dlaczego. A w tym czasie jego żonę zabierają na operację usunięcia wikuza mózgu wielkości pomarańczy. On ma w domu dwoje chłopców w pampersach. Zadaję Bogu pytanie, dlaczego? Bardzo dobra książka, naprawdę. Polecam. Gdy Bóg milczy, albo Got and Mute po angielsku. I przytoczę tylko jedną ciekawą myśl, że Pete Gregg stwierdził, że nigdy nie znalazłby się w miejscu takiej bliskości z Bogiem, takiej dojrzałości, wytrwałości, całkowitego oddania Bogu, gdyby nie choroba jego żony. To w nim wyzwoliło, po prostu go popchnęło do takiej bliskości i oddania, której nigdy by nie osiągnął, nigdy by się nie znalazł w takim miejscu w swoim życiu duchowym, gdyby nie ta choroba swojej żony. Ale jednocześnie dodaje, gdyby tylko miał możliwość, gdyby tylko od niego to zależało, to oddałby to wszystko za możliwość pełnego uzdrowienia swojej żony. Jednak nie ma na to wpływu i przyjmuje z pokorą to, co jest. Nie będę tam wchodził w szczegóły. I uznając też, że Boże myśli, Boże drogi są wyższe niż nasze. I nie zawsze my Jego drogi, Jego plany rozumiemy. I ponownie się nasuwa to powiedzenie, które przytaczałem wcześniej, że Bóg przede wszystkim jest zainteresowany kształtowaniem nas od środka, od wewnątrz, bardziej niż czynieniem tego, co na zewnątrz nas, wygodnym i łatwym. Inna postać, która mi się tak nasunęła, pisząc to kazanie, to pastor Tomasz Kmiecik. Pastor dużego kościoła w Polsce, w Częstochowie, charyzmatycznego. Człowiek, którego Bóg używał w uzdrowieniu. On tak tutaj wygląda. Może niektórzy go poznali. Charyzmatyczny mówca, ewangelista. Bóg go używał w uzdrowieniu, modlił się o ludzi, widział uzdrowienia i jakby posługując tym, widząc, jak to jest ważne dla kościoła, żeby rozumieć kwestię uzdrowienia, postanowił napisać książkę na temat uzdrowienia. I pisząc tą książkę,
na temat uzdrowienia. On, pisząc rozdział, był już w połowie gdzieś, pisząc rozdział, trzeci krok do uzyskania uzdrowienia, wtedy stwierdzono u niego guza mózgu, bardzo dużego. I nagle musiał się zatrzymać po napisaniu połowy książki, człowiek, którego Bóg używał w uzdrowieniu, zatrzymać się i przeczytać wszystko, co do tej pory napisał. Bo w tym momencie on już nie był jakby teoretykiem opisującym kwestię uzdrowienia, ale znalazł się w sytuacji człowieka, który walczy o swoje własne życie. Zaczął bój o swoje własne życie. Zaczął się modlitwa jego kościoła, post, wielu przyjaciół, ludzi, którzy przyjeżdżali, się o niego modlić i ten duchowy bój trwał. I z ogromną wiarą w uzdrowienie, w cud, że Bóg wszystko może i może wszystko, ale w pewnym momencie odczuł, że ma się poddać operacji. I poddał się operacji. Tutaj są nawet skany. O, ja robię coś takiego w pracy, na przykład. To coś tutaj, ten okrągły, to jest guz jego mózgu, jest ogromny. Tu jest inne zdjęcie, ta taka biała plama z tyłu. Są zdjęcia rezonansu magnetycznego, które między innymi ja wykonuję. Się musiał poddać. Jest tu zdjęcie, jak jest całkiem łysy i ma szramę jakieś ze 20 cm. Musieli mu otworzyć czaszkę i operowali go. On wiedział, że jeśli chce służyć dalej Bogu i oglądać swoje własne wnuki, to jest to coś, co powinien zrobić. I on to zrobił, w ogóle nie tracąc pewności i wiary w to, że Bóg uzdrawia. Naprawdę polecam tę książkę. Książka jest zatytułowana Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi? Ciekawy tytuł. Polecam. Warto je kupić. Można ode mnie ewentualnie pożyczyć. Nie wiem, czy pamiętacie, nie tak dawno usługiwał u nas Dobromir, człowiek, którego bardzo Bóg używa w Polsce, szczególnie w pracy z uzależnionymi, bezdomnymi. I na koniec swojego świadectwa, bardzo ciekawego, powiedział, że miał problemy z kręgosłupem i modlił się o to, bo go bolał kręgosłup, a Bóg powiedział, okej, uzdrowię twój kręgosłup, ale jeśli nie zaczniesz ćwiczyć, to będziesz miał poważne problemy. Nie pamiętam jakby, jak on to ujął słowami jakimi, ale pamiętam ten moment, kiedy Bóg powiedział, okej, ja uzdrowię, ale jest coś, co do ciebie należy. Ty musisz zacząć ćwiczyć, bo inaczej naprawdę będziesz w kłopocie. I to mi przypomniało moje problemy z kręgosłupem. Ja w pracy muszę często pacjentów przeciągać. Czasem pacjenci są 5 razy cięższy niż ja jestem. I po jednym dniu, jak się kilku takich przeciągnie z łóżka na skaner, to po prostu nie mogę się wyprostować później. No i był taki moment kilka lat temu, że zaczął mi boleć kręgosłup. Nie byłem w stanie jakoś normalnie, prosto chodzić i odczuwałem i ból przy każdym kroku. A że ja robię skany kręgosłupu, widzę różne zmiany, widzę jak różne tam krążki naciskają na nerwy i jak już zacząłem sobie to wyobrażać, jaką operację będę potrzebował, co tam będzie potrzebne, żeby to usunąć, tą przyczynę. I pamiętam, byłem na nabożeństwie w jednym z angielskich kościołów, City Life Church, to było noworoczne nabożeństwo, nowy rok. I pastor tak poczuł, żeby modlić się o uzdrowienie każdego, kto potrzebuje. Ale mówi, nie wychodźcie do przodu, tylko każdy, gdzie stoi, niech położy rękę na miejscu, gdzie go boli i będziemy się modlić. Wiesz, że Bóg chce, żebyśmy ten rok weszli po prostu zdrowi, żeby chce nam błogosławić. I Bóg chce zacząć to pierwszego dnia tego roku. I położyłem rękę, tak jak wiele osób, i modliłem się. I ten ból zniknął. I po prostu byłem bardzo szczęśliwy, że ten ból, który mnie czułem w każdym kroku, zniknął i nie było go. Się cieszyłem. I później po jakimś czasie, wiadomo, pracuję dalej, różne rzeczy się dzieją, ciągam tych ciężkich pacjentów, zacząłem odczuwać czasem, że się jakby ten ból chciał pojawić, taki minimalnie jakby się coś tam zaczęło dziać, więc znowu ręce kładłem gdzieś przy każdej okazji, się modliłem, żeby to nie przyszło, żeby to Bóg odeszło i tak dalej, ale odczułem w tamtym czasie, że Bóg mi kładł mocno na sercu, żebym zaczął ćwiczyć. Kiedyś rozmawiałem z Pawłem, że też miał jakieś problemy z kręgosłupem i też jakąś książkę kupił.
i mi polecał. I ja wziąłem tą książkę od niego, mi przesłał, chyba w PDF-ie mam, Stretching for Dummies, rozciąganie dla idiotów, trzeba by to przetłumaczyć. I jak można sobie pomóc, na przykład rozciągając różne mięśnie, żeby uniknąć różnych dolegliwości. No i zacząłem czytać i zacząłem ją stosować. I karimata na podłogę i jakieś rozciąganie, jakieś ćwiczenie, wzmacnianie core muscles, żeby kręgosłup lepiej pracował, żeby... I wiecie co? I ten ból nie wrócił. Tak zobaczyłem, że Bóg zrobił swoje, kiedy ten ból jednej chwili odszedł, ale ja też musiałem zrobić swoje. Po prostu taka współpraca. I czułem, że ja też mam jakąś odpowiedzialność w tym, żeby te dolegliwości, te problemy, które miałem, które Bóg w jednej chwili by odjął, żeby nie wróciły, to muszę coś zrobić. Ja to robiłem i staram się pamiętać, nie zawsze mi to wychodzi, nie zawsze regularnie to robię, ale staram się ćwiczyć, staram się te mięśnie wzmacniać, żeby to nie wróciło. Bo ja cały czas pracuję, cały czas jestem jakby na taki problem narażony. I moje lata chodzenia z Bogiem nauczyły mnie, że Bóg nie jest jak instrukcja składania szafki z Ikei. Ci z was, którzy mieli okazję kiedykolwiek taką szafkę, jakąś półkę, cokolwiek składać, to myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Ja w swoim życiu, myślę, nie przesadzam, kilkaset takich rzeczy złożyłem przez wiele lat, ale większość to chyba w ostatnich 2 miesiącach. Tak się naskręcałem, tyle rzeczy, tyle półek, wszystkiego, ale to, co jest piękne, jak się kupuje jakieś meble z Ikei, że bierzesz, otwierasz opakowanie, wyciągasz instrukcje, później wszystkie te śrubki pogrupowane i wszystko jest pięknie rozrysowane. Nigdy nie brakuje żadnej śrubki, żadnego gwoździka, żadnego uchwyciku, nic. Wszystko jest rozrysowane krok po kroku. Wystarczy iść za instrukcją, jest perfekcyjnie rozplanowane. I podążając za tą instrukcją, na koniec efekt jest gwarantowany. W 100%. Za każdym razem. Za każdym razem. Ale z Bogiem tak nie ma, że wszystko jest takie przewidywalne, policzalne i efekt może być z góry bardzo łatwo przewidziany. Niestety nie jest tak, że jak mamy jakąś kwestię, na przykład choroba, to idę do Biblii, otwieram Biblię na wersecie, który mówi, że mamy ręce jakbyś chorych, a ci będą uzdrowieni. Kładziemy ręce, modlimy się, bum, jest uzdrowienie, działa za każdym razem. Fajnie, żeby tak było, ale tak nie jest. Bo jak mówiłem, Bóg nie działa tak jak instrukcja składania mebli z Ikei. Jest to wiele bardziej złożone i on nie byłby Bogiem, gdyby było inaczej. Ale to wcale nie zmienia faktu jednocześnie, że Bóg jest wierny swemu słowu. To jest po prostu bardziej złożone niż składanie mebli. I tutaj, już tak zbliżając się do końca, jedna rzecz, która tak mi na sercu leży, żeby powiedzieć, podkreślić, że potrzebujemy rozwagi. Rozwagi i takiego trzeźwego myślenia od Ducha Świętego w ogłaszaniu uzdrowienia, w proklamowaniu go w swoim życiu. Jest to trochę tak jak schodzenie po wodzie. Jeśli Bóg cię zawołał, żebyś wyszedł z łodzi i szedł po wodzie wbrew prawom fizyki, to idź. Nic ci się nie stanie. Jeśli Bóg chce, żebyś odstawił leki, jeśli Bóg chce, żebyś coś zaniechał, jakiejś terapii, operacji, coś tam. Jeśli Bóg ci to mówi wyraźnie, to możesz wyjść z łodzi na Jego słowo, iść po wodzie wbrew prawom fizyki, to jest wyjątek, nie reguła, i nie utoniesz, nic ci się nie stanie. Ale jeśli z własnej nadgorliwości, z własnej chęci zobaczenia cudu, uzdrowienia, z przeduchowienia własnego, sam siebie z łodzi, że tak powiem, wyprowadzisz, nie na Boże Słowo,
pójdziesz na dno, bo sam nie jesteś w stanie sprzeciwić się prawom fizyki. Dlatego sugerowałbym bardzo wielką ostrożność właśnie w takich podejmowaniu decyzji odnośnie odstawiania leków, jakiejś rezygnacji z leczenia, a raczej wsłuchiwanie się w Boży głos i Jego prowadzenie, aby czynić to, do czego On nas prowadzi, a nie do czego my sami siebie prowadzimy. Bo Bóg raz zaprowadzi cię do cudu, a innym razem zaprowadzi cię do lekarza. Bez względu na to, jaka będzie Boża odpowiedź na nasze wołanie o uzdrowienie, to sądzę, że kwestią najważniejszą jest nasza postawa zaufania, uniżenia przed Bogiem oraz gotowość przyjęcia z Jego ręki tego, co On nam postanowił dać. I tutaj już ostatnia fragment z Biblii. Dla mnie największą zachętą tutaj jest postawa trzech młodzieńców z Księgi Daniela, którzy postanowili, że nie będą się kłaniać przed królem babilońskim i przed posągiem, który tam on odlał i kazał się wszystkim kłaniać. Pamiętacie? Szadrak, Meszak i Abednego. I kiedy król się strasznie wkurzył, że oni nie postanowili się nie kłaniać i on im zagroził, że wrzuci ich do pieca ognistego i spali żywcem, jak się tego nie zrobią, dla mnie jest niezwykła ich postawa. Ich wiara, zaufanie, a jednocześnie uniżenie, gotowość przyjęcia z Bożych rąk, Bożej woli. I ich odpowiedź no, jest powalająca. Mówią do tego króla babilońskiego. Jeżeli Bóg nasz, któremu służymy, zechce nas wyprowadzić z rozpalonego pieca i uwolnić z rąk twoich, to na pewno to uczyni. Ale jeśli nawet nie uczyni tego, to żebyś wiedział, królu, że twojemu Bogowi służyć nie będziemy, ani też nie będziemy oddawać ci posągowi wzniesionemu przez ciebie. Byli pełni wiary, mówiąc, nasz Bóg może nas wybawić nawet z ognistego pieca. Jeśli zechce to uczynić, to on to uczyni. Ale jeśli nawet nie uczyni tego, to wiedz, że nie przestaniemy go wielbić, jemu służyć i tobie Twojemu Bogu pokłonu nie oddamy. Myślę, że potrzebujemy takiej postawy, właśnie jak Szadrak, Meszak, Abednego, aby czcić Boga bez względu na to, czy wyratuje nas z pieca, czy nie. Bez względu na to, czy otrzymamy to, na czym nam tak zależy, czy nie. I dotyczy to każdej dziedziny. Zdrowia, finansów, domu, żony, męża, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy też być wdzięczni za Jego łaskę. I raz będzie to łaska do uzdrowienia, innym razem łaska do wyleczenia i łaska do dobrych lekarzy, a jeszcze innym razem łaska do wytrwania pomimo braku uzdrowienia. I tego nam wszystkim życzę, kochani. Amen.